Siema, witam was w pierwszym odcinku z Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Wczoraj był sobie live'ik z tego Isaaca, nie był on jakoś zbytnio długi, ale chciałem wystartować go w dzień premiery, a od dzisiaj sobie lecimy z odcinkami. Dzisiaj pojawi się jeden, może dwa odcinki z Afterbirth'a, tak planuję. No i w przyszłym tygodniu oczywiście tych odcinków też będzie dość sporo. Zwykłego Rebirth'a już nie będę nagrywać, bo po co, skoro jest dodatek i wszystko będzie lepsze, fantastyczne i w ogóle super. No i tak, jaki mamy teraz plan na dziś? Musimy przejść Azazelem Grid Mode'a, ponieważ grałem na live'ie Grid Mode'a i mi nie pykło generalnie zabicie Ultra Greeda, więc próbujemy dzisiaj jeszcze raz drugie podejście Azazel Grid Mode. Zaczynajmy, kurde. Zaczynajmy, wciągnijmy się w tą atmosferę Afterbirth'a. Dobra, sobie muzykę nawet podgłośnie leciutko. Zdrowia nie mam pokazanego, no dobra, niech będzie. Ale został też raz 3 czarnymi sercami i teraz dostaliśmy nawet one up, czyli mamy dodatkowo jeden kontener ze zdrowiem. Możemy sobie zajrzeć do sklepu, czy coś tutaj będzie ciekawego od razu. Na przykład, no nie ma tutaj na razie nic ciekawego. Bombę sobie mogę podnieść i w sumie wysadzić to. Okej, a w skrzynce jest skrzynka na klucz, której niestety nie otworzę, ale jest Trapdoor, zejście w dół, w której są 3 centy. Ej, ciekawe właściwie, czy zmodyfikowali te Trapdoory, nie? Czy na przykład mogą być jakieś inne nowe rzeczy w nich. Byłoby strasznie fajnie, jakby coś takiego wprowadzili. Co bym chciał sobie kupić? Na pewno klucz jest fajny. To jest też zajebista opcja, ponieważ to jest damage up. Może na razie nic nie będę kupować, albo dobra, kupię klucz, żeby móc wejść do item roomu. Will of Fortune. A na razie tu zostawię tej Will of Fortune. Wyjdę sobie bez straty zdrowia fullem. I biorę oczywiście Chemical Pill. Jest to damage up. Na jedno oko. Dobra, rozpocznijmy sobie pierwszą falę. No i tak, jeżeli ktoś nie ogarnia Grid Mode'a, to spróbuję wam tu wytłumaczyć tak pokrótce. Za każdą falę dostajemy po centie. Musimy rozwalić 10 fal, żeby móc przejść na kolejne piętro. Właśnie te centy są pokazane po lewej stronie. Czyli to nie chodzi o te zwykłe centy, tylko o te tam specjalne, nie? Mam teraz 3×10. Więc 3×10 nie podoba mi się 2×10. I generalnie musimy zebrać ich 10, żeby móc wejść sobie do exitu na dół, na dole. Żeby na kolejne piętro móc powędrować. Jest, na początku jest 8 fal zwykłych, potem są bossowie. A potem możemy walczyć jeszcze o Devil Room, o który oczywiście będę walczył, ponieważ chcę wyczaić jakiś fajny item u diaboła. Chyba jestem w dupie, nie? Chociaż w sumie może mi się uda coś takiego. Dobra, idealnie. Zajebiście. Udało mi się to ogarnąć. Okej, to jest proste. Jesteśmy Azazelem, to latamy, to powinno być też prostsze. Chowanie się w kamieniach i w ogóle... Auć, dobra, tu się akurat spieprzyłem, no ale dobra. Pół serduszka to nie jest jeszcze tragedia. Dalej nie ogarniam, o co chodzi w tych żółtych muchach, nie? No i okej, mamy 8 centów. Niech ta fala się skończy. Tu już jest ostatnia fala zwykłych przeciwników. Mamy trochę hajsów. Krzyż z monet się ułożył. Możemy sobie teraz na przykład walczyć z bossem. Ja sobie pójdę do sklepu i kupię na przykład sobie węgiel, oczywiście, jak mówiłem o nim. Ponieważ jest to flat damage up, jeżeli mamy Brimstone. I na razie nie mam pieniędzy, żeby cokolwiek innego wziąć. Mam ewentualnie kartę na maszynę losującą w tym pokoju. No i tak sobie właśnie zrobiłem, spieprzyłem sobie trochę, bo straciłem... Jeżeli klikniemy ten guzik, nie? To nasza ta fala się zakończy, ale tracimy tam pół serduszka chyba, nie? I właściwie dobra, jakiś nowy boss się trafił nam, z którym szczerze nawet nie walczyłem na poprzednim live'ie. Wygląda na to, że on rozbił te pająki i rzuca swoją głową, tak? Okej. Okay. Aha, jak głowy nie zniszczymy, to głowa się zmieni w pająka, okej. Okay. Nie wygląda jakoś strasznie za bardzo. Okej, okay, walczmy też o Devil Room. Jest to pierwsze piętro, więc nawet nie ma co się zastanawiać. Mamy wystarczającą ilość damage'a, żeby sobie poradzić z tym bossem. Zdrowia też powinniśmy mieć w porządku ilość, żeby nie było źle i żebyśmy nie padli gdzieś w połowie. No, no dobra. Czyli muszę pokazać moje skille teraz w dostawaniu damage'a. Okej, i... Wezmę to, będzie to 1/3 odbyciega. Ej, zajebiście, nam się teraz będą zmieniały te. Ej, dobre! Jeżeli podnieśmy delay, skoczy na się czerwone serca, to delay normalne zmieniło się na delay za Soul Hearty. Zajebiste. Zajebiste, naprawdę. I najbardziej z tego bym chciał Soul Hearta i klucz. Pieprzyć już te inne itemy, nawet sobie nie mam tyle monet. Soul Hearta, klucz. Mamy jeden klucz w sumie. Czy chcę otwierać też złotą skrzynkę? Chyba nie. Chyba sobie olewamy, lecimy na kolejne pięterko. Normalny trapdoor na dół. Ciśniemy. A i monety się nie przenoszą między piętrami, czyli jak mieliśmy nawet 11 na 10 na poprzednim, to teraz mamy i tak mamy 0 na 10, więc... Trzeba od nowa to wbijać. To bierzemy, bo to jest Tears Up. Shot speed nam nie grozi. Nic nam nie zmienia. A tu co jest, kurde? Tego nie widziałem. Glitter Bombs, Price Bombs. Dobra, czyli pewnie jakiś modyfikator do bomb. Odpalimy go sobie za chwilę. Champions Belta bym bardzo chciał, bo jest to damage up. Więc jak najbardziej będziemy chcieli go brać. Soul Hearta pewnie też będę chciał. Mogę sobie wziąć bombę, ponieważ latam. Ostatnio na poprzednim live'ie, kurde, nie ogarnąłem, że latam i nie podniosłem jakichś tam itemów. Więc było grubo. Dobra, farmy na razie hajsy. Żeby mieć na cokolwiek. No i oczywiście moi ulubieni przeciwnicy musieli się pojawić teraz. Oczywiście z sarkazmem mówię to, czystym sarkazmem. Nienawidzę tych cubonów pieprzonych. No ale wy mi ich jeszcze więcej dajecie. Dobra, co robi to właściwie? Okej. Okay. Wyleciała z niego bateryjka. Czy to zawsze będzie wylecieć? Czyżby jakby zabijemy przeciwnika tą bombą, to wylatują z niego baterie? Jak czemu Glitter Bombs akurat? Dziwnie by to pasowało. Dobra. Nowe licze. Nowe muligany. A, z których te licze wypadają. No dobra. Pijawy, kurde, niedobre, złe. Jakieś standardowe mordki i skaczące ciałka, dobra. Nic strasznego nie wypadło. Hajsów mamy na razie sporo w sumie nawet. Soul Heart i Champions Belt. Więcej Soul Heartów też by mi się przydało, więc chciałbym przed odblokowaniem Devil Roomu dostać wystarczającą ilość hajsów na... No też bym sobie kupił Soul Hearta jeszcze jednego, żeby mieć na w ogóle na deal z tym diabłem, nie? Bo na razie nie mam jak nim handlować. Dealuj tym. No i zabiłem go, zanim się fala skończyła, noise. Oczywiście Azazel, na stare dobre Azazel nie jest to zmienione chyba. W ogóle w tym Afterbirthie wciąż jest zajebisty, ma dużo damage'a. Dobra, walczmy o nasz Devil Room. Dobra, to jest głupol przeciwnik, niedobry. Spłynął dość szybko, kurde, nie podoba mi się to, że mamy tylko 3 Soul Hearty. Dobra, ryzykujmy, że będzie coś, co mi... Dobra. Może będzie Krampus. Krampus nie jest dealem, więc moje 3 Soul Hearty nawet mi nie zaszkodzą. Węgiel, dziękuję. A w sumie nie, wait, po co mi węgiel kolejny? Już miałem węgiel. What the fuck? Węgle się nie stakują, nie? No, o ile wiem. No dobra, nieważne. Nic na to nie poradzę, że dostałem kolejny węgiel. Mogę sobie wybuchnąć ich. Licząc na pieniądze, żeby mieć kolejnego Soul Hearta. A, jeszcze dobra. Podnieść to, weź to, dobra. Bo chcę wejść jeszcze na dół, nie? 2 kluczyki, okej. Szkoda, że bateryjki nie wykorzystamy sobie na nic. Musimy sobie na razie poradzić bez... itemów na spadce i te bateryjki zostawiać. Dobra, depths. A w depthsach Curse of the... coś tam, nie widzisz itemów. Curse of the Blind. Growth Hormones, okej, zajebiste. Damage up jak najbardziej. I bierzmy to też. Mom's Eye. Nie jest to zbytnie świetne, ale... No przeto niż na przykład jakiś śpiewszony sojmlik. No i właśnie. Ja zauważam, że ja często wchodzę teraz w ten baton, nie? Postawili mi baton z kolcami na środku, a ja w niego będę się wpierdzielać dość często. Przyzwyczajcie się do tego. Ja tak będę pewnie robić dość dużo. I właśnie, czy gamma jest na dobrych ustawieniach? Wreszcie? Gamma 120, chyba była na 120 wcześniej też. Czyli może wam trochę podjaśnię. Bo moje oko sokoła mówi, że trochę jest ciemno wam może. A to nie jest akurat taka gra, w której potrzeba robić nastrój, żeby było ciemno, więc... Trochę wam to podjaśniłem, żebyście więcej widzieli. Żebyście się musieli mniej wpatrywać w ten ekran. Okej, nice. 2 Soul Hearty akurat zajebiste. Będę mieć czym dealować z diabełem. Mi się to jak najbardziej podoba. Nawet bardziej niż zwykłe centy. Dobra, coś tutaj szarżuje we mnie, dobra. Giszo gówna. Zwykłe gówna. Fuck you. Myślałem, że się Brimstone załadował. Chciałem załadować Brimstone i go nie unikać. Po prostu chciałem mu wypalić nim w mordę, ale... Jednak się załadować nie zdążył. Okej, mamy wystarczającą ilość monet, żeby zaglądać tutaj, a tutaj mamy coś ciekawego. Palmy sobie skrzynkę na pewno. Jest więcej bomb i więcej hajsu. Okej, to się opłacało. Mamy dwa kluczyki, więc nie chcę na razie kluczyków kupować. Kupmy te dwa itemy. PJS? You feel crazy, okej. Dał mi to dość sporo Soul Heartów. Ale co to robi też więcej? Coś ciekawego? Nie wiem. Nie wiem, czy nie zwiększyły jakieś statystyki. Ja muszę się w te itemy dopiero jakby zagłębić, bo nic, praktycznie nic o tym, tych nowych itemsach nie wiem. No ale tam jak na Real Platinum Gadzie, czek na Platinum Gadzie.co.uk zaupdate'ują wszystko. To sobie te itemy przeglądnę kiedyś. Może już są w sumie, nie wiem, nie sprawdzałem. Ale bardzo dobra stronka, to jest do sprawdzenia itemów. Dobra, mamy hajsy, więc kupię sobie jeszcze to. Okej, belt speed up. Liczę na coś lepszego, ale... Sam belt też nie jest najgorszy, no i walczmy oczywiście o Devil Roomek. Mamy sporo Soul Heartów, więc... szarżujące guardi. Coś możemy się nad przepaścią tutaj schować. Fajnie jakby one się zatrzymały tutaj przy nas, nie? Dobra, ważne, żeby mieć dużo zdrowia przed ultra gridem na końcu. Na końcu tej gry. Też będzie warto trochę oszczędzać tych Soul Heartów. Mam nadzieję, że pójdzie mi to lepiej niż na live'ie. Dobra. Teraz mamy całkiem sporo zdrowia, możemy sobie wejść tutaj. No i kuźwa, się boję tego. Jolo, jolo. Dark Matter, jolo. Satanic Bible, dobra. Ciekawie jak działają charge na tych itemkach. Czy na przykład jeżeli rozwalę jedną falę, czy to się liczy jako charge cały, czy nie? Nie mam pojęcia szczerze. Dobra, nakarmię 3 mi. Nie dobra, 3 centy to się nie opłaca w sumie karmić żebraka. Chyba, że coś wyleci stąd. Jak 2 centy. Nie, za 2 centy też. To się za bardzo nie kalkuluje, mogę to walić. Olewamy to. Chodźmy do łomba, głomba. Hehe. A co jest w łąbie, głąbie? Najpierw oczywiście zwiedzamy oba item roomy. W jednym jest Kato Night Tales, zajebiście. Free damage up. No i mam Battle of Pills, niezbyt fajne, ale piguły są teraz zajebiste, ponieważ mają dubbing. Health up. Zajebiste to jest. Nadaje to klimatu. Oczywiście lepiej brzmi health up niż health down, nie? To samo się wreszcie się rozumie. Okej, jest Soul Heart. Uwaga, że mi nie pizło. To ja mogę zrobić coś takiego. No oczywiście nie chciałem się w to wpieprzyć, no ale chciałem wbiec... Postawić bombkę. Więc nie opłacało mi się to jak cholera. Patrząc jaki był tego wynik. Piggybank mógł być ciekawy. Spróbuję nazbierać teraz na Piggybank. Odpalę sobie książkę. Nie będę wychodzić z tego pokoju, to mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będę zmuszony iść kupować Soul Hearty, więc może mi się nawet na bossa ten damage a tutaj zachowa. Ej, fajnie, dobra, charge się ładują za każdą falę, więc jest zajebiście. Będę mieć Soul Hearta za niedługo kolejnego, znaczy Black Hearta. A tak wbiegać na przycisk do zatrzymywania fal, nie? I tak sobie farmić te Soul Hearty. Jeśli traci się pół z tego, pół serca, się traci na wejście w przycisk, nie? To respić sobie książką Black Hearta, wchodzić tam i robić na nowo bez damage'a wszystko tak, żeby zdobyć czarne serce kolejne. Żeby zrobić charge'a, nie? Odpalić, potem znowu wbiec w przycisk. Udałoby się to nawet zrobić. Ja już myślę jak cheezować tę grę. Co to kuźwa jest? Aha. Mięsne kuźwa hosty jakieś śmieszne. Dobra, teraz trzeba powoli podbiegać i poniszczyć tych stojących już. Żeby nie było ich za dużo, nie? Dobra, nice. To mi pykło nawet teraz. Tych dwóch możemy sobie rozwalić. Dobra. Czyli póki są sfirowani, to możemy je lać po mordzie. Dobra. Zajebiście, mamy nawet sporo... Sporo zdrowia, mogę walczyć z bossem, jaki ma ten damage up, z karty włączony. Co to? Aha, monstro. Monstro niedobre, dobra. Rozwalajmy te muszki. Teraz możemy dostać się do niego. Dobra, jeszcze raz sobie skoczy. Respi sobie muchy. Fuck you. Ziomuś, nie rób mi tak. No nie. Gin. Gin, gin, gin. Dobra, teraz daj. No oczywiście musiałem się w to wpierdzielić, nie? Jasne. Chyba jednak zaryzykuję wejście do sklepu przed walką o Devil Room. Dobra, to mi się przyda, żeby mi dawał więcej. Co to jest za mucha w słoiku? Chyba nie chcę jej kupować. Soul Heartów nakupuję po prostu na maksa. Piggybankiem będę mógł jakby więcej potem kupować. Aha, dobra, zapomniałem, że mamy też jednego na górze. Chciałem stać za nim, a zapomniałem, że jest jeszcze jeden. Dobra. Ten jeden jest już na niskim stanie zdrowia, dobra. Padły. Padły oba. Okej, do Devil Roomku. Teraz, there we go. I kupujemy sobie głowę kocura. Oczywiście z nim zostaje, bo wolę, więc... Zdrowia jakiekolwiek teraz. Wejdę też sobie tutaj. 2/3 do bycia gapi. Może się zaraz poszczęści nam i trafimy jeszcze jakiś item do kota. Też w sumie to jest... Nie, to jest łom. Dobra, to jeszcze mamy szansę. Jeszcze może na czeście trafimy. Hm? Tak, a czy na The Shopie, czy gdzieś tam. No nie, chyba tutaj nie ma czesa, tylko jest po prostu poziom The Shop. Dobra, się przybliżę i poszukam skałek, czy niebieskich. Nie ma. Nie ma, więc wysrane. A, jeszcze Sheol. Dobra, sobie jeszcze w cholerę z tych poziomów. Zapomniałem, że Sheol jest zawsze. Okej, to jest fajne. To są harty. Small Rock, proszę. Small Rock to nie jest, ale skrzynka na klucz. Dobra, zwróciło się. Nice. Coś ładnego. Niech będzie. Celtic Cross. Jest dość spoko. To sobie rozpieprzę. Nie chcę z hostem walczyć. Weź mi pigułkę. Balls of Steel. Lock up. Lock up. They Grow Inside bym chciał bardzo kupić, więc nie rolujemy sobie. A, nie bombować tej maszyny tylko teraz, nie? Bo jeżeli bombujemy maszynę, to ona też jakby odpali swój reroll. Dobra, jedną bombę to mi się chyba nie opłaca wysadzić tego jednego żebraka. Myślę, że dwóch mi się uda naraz wywalić, ale nie piekło mi coś. Dobra. Walczmy po prostu. I kupimy potem They Grow Inside po prostu. Za pieniądze z fal. Fuck you. No nie, ile was tu wypadł ode mnie? What? No nie, jeżeli mi chcecie powiedzieć, że zrobiliście wybuchających cubonów. What? Jak? Przecież stałem na tej czaszce, jak on mnie mógł trafić. Nie mam pojęcia, dobra, teraz się dobry shitstorm się tu zrobił, coś tak czuję. Ej, myślę, że trzeba nieśmiertelność, dobra, nieważne. O kuźwa. Coraz grubsze są te fale. Czarne serce mnie uratowało. Okej. Znaczy pozwoliło mi nie walczyć. Bierzemy to jak najbardziej. Magisbow też chętnie kupię, ponieważ płacić na Devil Roomie lepiej zwykłym sercem niż Soul Heartem. Triple Shot byłby zajebisty. Bo to jest chyba Triple Shot, nie? Zbieramy na niego. Za wszelką cenę muszę mieć tego Triple Shota. Dobra. Pal w niego. Mamy nieśmiertelność, to jest też całkiem neat feature, że możemy czasami nie dać obrażenia i teraz musimy pitnąć. Ja chcę rozwalić najpierw to małe. Tego małego płodu diabła. Przynajmniej będę walczyć z satanem. A, nie mam kamieni, ani się nie mam gdzie się chować. Mhm. Tak, triple shot. Zajebiście powinna się zwiększyć damage teraz. Wszystko powinno spływać, okej. Walczmy o Devil Room. Okej, damage się zwiększył w cholernie. Trochę dłużej się ładuje, znaczy cholernie dłużej się ładuje. Ale worth it jak najbardziej. Jesteśmy po prostu teraz maszyną do zabijania. Jeszcze się te muchy respią, no po prostu bajka. Bajkał. I jestem jeszcze pełnym kotem. Bajkał. To co też wezmę. Aha, dobra. W sumie to nie było zamierzone. Zapomniał. Jestem Judasem. Nie, ej, nie zaliczy mi się. Nie zaliczy mi się rozwalenie tego. Ultra Greeda, jak nie jestem Azazelem. Fuck! Tyle przegrać. Nie, no dobra, musiałem coś odpieprzyć głupiego, nie? Naprawdę, dobra. Co kolejną grą grabę znowu Azazelem. Ja chcę rozwalić tego Ultra Greeda pieprzonym Azazelem. The Shop, tu już nic nie ma. Spierdoliłem. Naprawdę, Habit chcę. Tyle przegrać. Dobra, są harty fajne. Blue Map naprawdę mi się przyda jak cholera. O Boże, co ja odwaliłem tutaj. Nie no, dobra. Wysrane w to. Ile mam z damage'a? Dać sporo. To powinniśmy wygrać. Więc... no po prostu kolejny odcinek zagramy sobie znowu może Azazelem jak w tym shopie. Chyba, że zrobię sobie odcinek czegoś innego, a potem polecę znowu Grid Mode Azazelem. Nie no, naprawdę, ja wiedziałem, że coś głupiego odpieprzę, nie? Tylko nie wiedziałem, że coś aż tak głupiego. Myślałem, że będę mieć Lilith odblokowaną już i... kolejny odcinek może Lilith sobie zagram, ale nie, po co? Ja muszę coś odpieprzyć. To typowy ja, no. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, o co chodzi. No. No ale dobra, rozwalmy sobie te pięterko, dojdźmy do Ultra Greeda. Ultra Greeda powinniśmy zmiażdżyć, no po prostu. Jeszcze z Habitem to powinien mieć tyle zdrowia, że on się obstra i nam nic nie zrobi. Habit. Item Martyr. Bossowie są, dobra, wejdę tutaj najpierw. A kurde, idealnie byłem kotem. Boli mnie to. Pomarudzę sobie trochę. Dobra. Jeszcze jedna fala. I potem jeszcze Devil Room, nie? Mam ten pierwszy też chyba Devil Rooma można wyciągnąć. Mam taką nadzieję. Tak, można. Jest guzior już przygotowany do diabła. No guziku, pokazuj się. Niestety nie ma itemu, który zmienia z Azazela. Tylko taki, który nas zmienia w Judasa i chyba w coś tam jeszcze, w Blue Baby na pewno. Więc Azazelem się nie staniemy. Chyba, że dorobili w Afterbirthie taki item. To ja bym go chciał podnieść teraz. Ech. Ale oczywiście nic ciekawego tutaj nie ma. 19 centów, dobra. Kupujmy teraz maksymalnie co możemy. Co to jest? Mam Spares Range i Lockup. Ach. Szczyt szczytów to nie jest, no ale lepiej wydać hajsy niż trzymać go na... niż trzymać je na Ultra Greeda. Dobra, powinniśmy sobie dać... powinniśmy dać sobie zajebiście radę. Ej, czy wyda mi się też takiego buga teraz, czy coś? Jak miałem na tym live'ie. Ej, nie, no to jest... aha, dobra. Czy to jest zamierzone, że póki się nie ruszymy, się boss nie pojawi? Dziwne to jest. Czuję, mam nóż. Ej, nie podnosiłem żadnego noża, o co chodzi. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale mam nóż. Dalej mam nóż. Dobra, za co dostałem nóż teraz pytanie. Dobra, lać go po tym głupim ryju, bo trzeba... ech... okej, fajnie, że mu to wybuchło w sumie. Trzeba muchy trzeba respi po prostu. Jak najwięcej much. I on się obsra wtedy. Dobra, teraz będzie śmiertelność, to można do niego podejść na chwilkę. Kurde, Azazelem to byłby już martwy prawdopodobnie. Okej, teraz mogę sobie go strzelać. Bo tylko grid heady respi. Ja mam całkiem spory range. Dobra, nice. Teraz idealny moment, żebym go napierdzielać z tego. Z odległości. Klucze i serca, co? Bo no mu się na oczach jakieś wzorki pojawiają, nie? Ciekawe, czy to znaczy, jaki typ monety rzuci. Zaraz sobie to ogarnę. On przed jakby rzuceniem tych monet z nieba myśli troszkę, nie? Mu się oczy ten zapalają. O co z tym nożem chodzi? Jaki item mi daje nóż? Czy ja go dostaję tak po prostu, czy... Dobra, teraz nie zobaczę nawet, co mu się w oczach świeci, bo się tak schował, że go nie widzę. Oczywiście. Chodź, Gryzie, do dobrego ujęcia na miniaturkę. Muszę jakoś się tak trafić. Dobra, mam nadzieję, że było dobre ujęcie, bo muszę go wpieprzyć na miniaturę. Dobra. Chyba teraz jest w porządku. Hehehehe. Pip. Pro, boom. Okej. My Shadow XXXXXL is Spear. Odblokowałem. Aha. Pay to play, have a heart, Blue Bomber, what the fuck? Blue Bomber, mega gay. Price day brains, I rule. Co ile osiągnięć nawruchało mi się teraz? 11, raz, dwa, cztery. Tak, 11 osiągnięć naładowałem teraz. Kuźwa. Tyle achievementów na Steamie tu wskoczyło. Nie mam hajsu, więc nie mam co tutaj wpłacić nawet. Nie mam bomby nawet, żeby powybuchać tych gridów. Więc nie pozostaje mi nic innego jak ukończyć i zobaczyć ending? Ej, animacja wskakiwania do skrzynki, zajebiste! Dobra. Okej, stoimy sobie przy muchach, coś się zawala, a my tam zostajemy. A, i zostajemy gridem. Okej. Czyli co, grid to jest Isaac zwykły, tylko jakiś stary? Zakopany? Elo. Okej. W sumie nie wiem, czy... Ej, lol, dobra, coś się jednak pozmieniało nawet na napisach końcowych. To ja przyciszę sobie... Co chodzi z tą animacją? Przyciszę wam trochę napisy końcowe i coś sobie jeszcze pogadam śmiesznego, na przykład jak ja mogłem spieprzyć to, że zmieniłem się w tego Judasa. Czemu nie pomyślałem, że nie będę mógł ukończyć tego, że nie będę mieć... no, wiecie o co chodzi, że nie będę mieć Lilith odblokowanej. Spieprzyłem po bandzie. Okej, i teraz mi się odblokowuje wszystko, co było przed chwilą. Mogę podbić dźwięk z powrotem, bo już tak muzyka nie jest taka głośna. Widzicie, ile tu jest rzeczy naruchanych teraz? O co chodzi? Dużo, kurde... karteczek. No fajnie. Popatrzcie sobie trochę. Dobra. Ile odblokowanych challenge'y? Wszystkie. Aha, dobra, bo wszystkie challenge mi się teraz odblokowały, dobra. Okej. Czyli co? Kolejnego odcinka będziemy sobie lecieć z Daily Challenge'a czy z Grid Mode'a? Jeszcze nie wiem, zobaczę jak mi się będzie chciało. Ale na razie z wami się mogę tylko pożegnać, więc dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć! Muszę wyłączyć nagrywanie, w sumie to byłaby dobra opcja, nie? Na koniec odcinka. Cześć!